Witajcie moi drodzy, przychodzę do Was dzisiaj z propozycją kolejnego zbioru zadań. Jest to zbiór zadań typowo maturalnych, czyli coś, czego na rynku nadal jest dość niewiele. Także każda pozycja jest na wagę złota. I jak zwykle zaoferuję Wam kod rabatowy na tenże właśnie zbiór. Zbiór nazywa się Zrób więcej biologia. Jest to zbiór zadań dla klasy pierwszej, to znaczy obejmuje zadania takich działów, które typowo przerabia się w klasie pierwszej, aczkolwiek zbiory dla pozostałych klas ukażą się jeszcze w tym roku szkolnym. Oczywiście, jeżeli ktoś jest w klasie trzeciej czy czwartej, ja zdaję maturę z biologii, no to jak najbardziej również ten zbiór będzie dla niego przydatny. Autorką tego zbioru oczywiście nie jestem ja nigdy żadnego zbioru zadań nie wydam, tego możecie być pewni. Autorką jest Ola Pudzianowska, czyli moja koleżanka po fachu, absolwentka biologii, z tym, że na Uniwersytecie Wrocławskim, a nie warszawskim, tak jak ja. I Ola generalnie pasjonuje się nauczaniem biologii i w ogóle również metodami i technikami efektywnej nauki. Coś, o czym na przykład ja nie mam jakiegoś wielkiego pojęcia. Ola prowadzi konto na Instagramie, które warto sobie zafollowować, oraz kanał na YouTubie, aczkolwiek kanał dopiero niedawno wystartował, także nie jest na nim jeszcze bardzo wiele treści, ale też warto go sobie subskrybować i śledzić to, co się pojawia. Ola generalnie zajmuje się przygotowywaniem uczniów do matury od 8 lat, to jest całkiem sporo, trochę mniej niż ja, ale wiem po sobie, że 8 lat to już naprawdę jest się dobrze przygotowanym do tej roli. No i ten zbiór zadań maturalnych powstał między innymi dlatego właśnie, co mówiłam, że takich pozycji jest na rynku w tym momencie jeszcze niewiele i Ola po prostu widziała ten brak, że brakuje takich zbiorów zadań z typowo maturalnymi zadaniami. I tutaj chciałam Wam pokazać przykładowe zadania. Zadania są oznaczone, to jest dość ciekawe, są oznaczone, jeśli chodzi o stopień trudności. Jak widzicie, tutaj dwa fleksy oznaczają wyższy poziom trudności, trzy fleksy to jest najwyższy poziom trudności. Na końcu macie odpowiedzi, także pewnie, jeżeli ktoś chce przerabiać na komputerze, to pewnie warto sobie otworzyć w dwóch kartach i na jednej mieć odpowiedzi, na jednej oglądać zadania, żeby sprawnie się przełączać między jednym a drugim. Aczkolwiek, jeżeli ktoś woli działać na papierze, to oczywiście można sobie te zadania wydrukować i przerabiać je po prostu w formie konwencjonalnej, papierowej. Zadania generalnie są ciekawe, rozbudowane i takie, no właśnie, typowo maturalne. Także to jest coś na pewno bardzo cennego dla każdego maturzysty. No i to są rzeczywiście takie zadania, jakie faktycznie mogą się pojawić na maturze, zarówno jeśli chodzi o wymagania, bo są robione stricte pod podstawę programową, jak i sama konstrukcja zadań. Jak widzicie, nawet są zaznaczone czasowniki operacyjne. Także konstrukcja zadań też jest typowo pod kątem matury. Aha, tak jak mówiłam, Ola zajmuje się przygotowaniem do matury i doskonale zna wymagania maturalne i tak dalej. Natomiast od razu uprzedzam Wasze pytania. Wszystkie miejsca ma już przynajmniej na ten rok zajęte, także nie możecie się do niej zapisać na lekcje indywidualne. Przynajmniej nie w tym roku. Być może od przyszłego roku tak. No i teraz tak, gdzie możecie ten zbiór znaleźć, ile on kosztuje i w ogóle? Znajdziecie go na tej stronie eduzrubwięcejbiologia.pl. Ja oczywiście linki do wszystkiego umieszczę w opisie pod filmem. Cena, jak widzicie, moim zdaniem jest bardzo przystępna, zwłaszcza, że z kodem Ani od biologii macie jeszcze 10% rabatu. W tej cenie macie 60 zadań, czyli naprawdę sporo. Więc myślę, że warto, że jeżeli ktoś się przygotowuje do matury, to każdy tak naprawdę taki zbiór zadań maturalnych będzie dla Was bardzo przydatny. No i to by było na tyle ode mnie. Ja zachęcam Was serdecznie do zapoznania się z Oli działalnością i z tym zbiorem. No i tak jak mówiłam, następne tomy ukażą się do końca tego roku szkolnego, także też warto to śledzić i w miarę możliwości zaopatrzyć się we wszystkie części. Okej, ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę i słyszymy się w następnym odcinku.